wypływamy na szerokie wody. Patrzcie, jak tu pięknie. Dzisiaj plan jest taki, że łowimy metrówkę. A żeby złowić metrówkę, trzeba się przestawić na większe przynęty, prawda? Dobrze mówię? Chyba dobrze. To takie dzisiaj zostaną zastosowane. Kurde, jeszcze jestem spocony po tym wodowaniu. To nie jest takie proste i nie jest takie lekkie, łatwe i przyjemne. Zładować ponton. W pojedynkę i w taką parówę, jaka dzisiaj istnieje. To jest dzisiaj. Ryzyk, ryzyk. To jest jakaś znajda. Nie wiem nawet skąd ją mam. Od kogoś go chyba dostałem, ale nawet nie pamiętam już od kogo. Takie coś długie. Spróbujemy. Co nam szkodzi? Na razie muszę odpocząć, a ja odpoczywam podczas trollingowania. Muszę się tutaj nie dziwić, że będziemy pływać trochę. Zastrzegę PESEL, ja wam zastrzegę PESEL. Już lecę, kurwa. Jak ten wobler chodzi? Chyba chodzi dobrze. Pobokujemy troszkę. Potrollingujemy, porzucamy na grubo. Zobaczymy, może się coś uda złowić. O mnie chodzi.
sprawdzimy tylko, czy nie łapie zielska. Tu jest dosyć płytko. O, ja nawet nie wiem, jak on schodzi, jak głęboko. No go wyłożę, ale nigdy na niego nie łowiłem, prawdę mówiąc. Może tam parę razy rzuciłem, ale nie miałem do niego zaufania. Tak, no łapie zielsko, no bo tu jest zielsko, no to inaczej nie będzie. Ale zostajemy przy nim, nie? Zostajemy. Tu musimy troszkę popłynąć głębiej. Troszkę dalej. Nie będziemy tu na tej takiej płyciźnie całkiem siedzieć, bo to nie ma sensu. Będę tylko zielsko łapał i się wnerwiał i czas tracił.